Szanowni Państwo, nazywam się Katarzyna Lubańska, kandyduję w tegorocznych wyborach parlamentarnych z list Koalicji Obywatelskiej i stąd moja wizyta. Chciałam się przed Państwem pochylić, chciałam Państwu się zaprezentować, ale chciałam też powiedzieć kilka słów na temat mojej działalności jako samorządowca, mojej działalności zawodowej i też mojej działalności, na której chciałabym się skupić, jeżeli będzie mi dane wejść do Sejmu. Jestem od 9 lat radną województwa kujawsko-pomorskiego. Od prawie 15 lat jestem bardzo mocno związana ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Te 15 lat to jest praca bardzo trudna, to jest praca bardzo wymagająca, ale też praca, która pozwalała mi poznać i zbliżyć się nie tylko do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale też poznać trudy życia codziennego. To nie są tematy łatwe. Moje przerażenie, im dłużej pracuję, im dłużej rozmawiam i im dłużej spotykam się z tymi ludźmi, po prostu rośnie. Ci ludzie dzisiaj są pozostawieni sami sobie. Rodziny, matki, ojcowie dzieci z niepełnosprawnością muszą brać sprawy w swoje ręce, zawiązują stowarzyszenia, powołują fundacje i tylko po to, żeby ich przyszłość była bardziej entuzjastyczna niż ta, którą sami widzą. A mówię o takiej przyszłości, kiedy te dzieci nagle po śmierci swoich rodziców zostają same. One się boją, oni się boją o przyszłość. Jaka będzie przyszłość tych swoich dzieciaków, ich dzieciaków. W związku z tym, proszę Państwa, że i mogę to śmiało powiedzieć, że dzisiaj cały blok pomocowy, wytchnieniowy, cały blok wsparcia, które powinno iść na rehabilitację usamodzielniającą osoby z niepełnosprawnością, po prostu nie funkcjonuje. To jest w Polsce utopia. Muszą nastąpić zmiany. Mimo tego krzyku, mimo dużego zaangażowania środowisk osób z niepełnosprawnością, po prostu tych zmian nie ma. Drugą taką grupą, która mi bardzo leży na sercu, z którą jestem też związana, a na której rzecz chcę pracować, to są seniorzy. Ja dzisiaj, idąc w kierunku senioralnym, boję się o swoją przyszłość. Dzisiaj seniorzy muszą dokonywać wyborów każdego dnia, bardzo trudnych, czy zrobić zakupy, na które ich stać i które chcieliby zrobić, czy odkładać część tych pieniędzy na to, żeby kupić właściwe sobie leki, a może odkładać na wizytę lekarską, bo NFZ dzisiaj zagwarantuje im wizytę za kilka miesięcy, jak dobrze pójdzie, a może za kilka lat, a może nawet nie dożyją tych wizyt lekarskich. Seniorzy dzisiaj są pozostawieni w swoich domach, stąd też nasze działania w Urzędzie Marszałkowskim są skierowane na politykę bardzo proseniorRealną. Aktywizujemy środki na wszelkiego rodzaju programy uspołeczniające, aktywizujące, na warsztaty, dlatego żeby ci ludzie nie pozostawiali sami sobie, żeby nie pozostawiali siebie w czterech ścianach mieszkania, bo to powoduje przyspieszoną chorobę otępienia. Ja mam swoje też doświadczenia w tym zakresie. Rodziny, które kiedykolwiek musiały przejść przez chorobę seniora, znów są pozostawione same sobie. Ja mówię o swoich osobistych doświadczeniach. Państwo polskie na pewno w tym nie pomaga. Przez 15 lat byłam też nauczycielem fizyki i informatyki. Znam ten zawód od podszewki. I dzisiaj z przerażeniem patrzę, jak autorytet nauczycieli spada. Jak zawód jest niedoszacowany, jak odchodzą z zawodu specjaliści. Proszę Państwa, przecież tak na dobrą sprawę jest to jeden z najważniejszych zawodów w Polsce, w życiu każdego z nas. Przecież to ci ludzie kreują młodych ludzi. To ci ludzie są odpowiedzialni za umiejętności, za kompetencje przyszłych pokoleń. To w końcu ci ludzie wpływają na wybory naszych dzieci. Na zawody naszych dzieci. To będą przyszli lekarze, przyszli inżynierowie, przyszli technolodzy, przyszłe fryzjerki. Chcemy, żeby oni pozostawiali w kraju, czy chcemy, żeby wyjeżdżali za granicę? Tych problemów takich prospołecznych jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Dlatego zachęcam Państwa do głosowania 15 października.
zgłaszam swoją kandydaturę, startuję, tak jak już powiedziałam, z listy Koalicji Obywatelskiej, jestem na pozycji piątej, chętnie wysłucham Waszych potrzeb, jestem otwarta na rozmowy, jestem otwarta na bycie z drugim człowiekiem. Zapraszam do głosowania. Co dla Grudziądza? Miasto ma problemy, wiadomo, nie od dziś, różne, wszelakie. Więc co Pani jest w stanie zaoferować miastu i mieszkańcom Grudziądza, o które głosy Pani się też ubiega? Tak, proszę Państwa, ja dzisiaj nie chcę deklarować konkretnych pomysłów i rozwiązań dla Grudziądza. Natomiast ja, tak jak powiedziałam, jestem związana z polityką prospołeczną. Ja też, tak jak już zaznaczyłam, jestem od 9 lat radną województwa. My gramy w zespole. Tam, gdzie trzeba podejmować decyzje, a jestem najczęściej w Toruniu i jestem przy stole, w którym się decyzje podejmuje, to zawsze mam na uwadze również losy Grudziądza. Ja jestem Waszą najbliższą sąsiadką. Bliższych już nie ma. Tak na dobrą sprawę, ja tutaj robię zakupy. Ja tutaj przyjeżdżam do lekarzy. Ja tutaj spędzam czas w Waszych instytucjach kultury. Natomiast te działania, które my dzisiaj prowadzimy, również dla Grudziądza, są bardzo duże. I zmiana życia dla mieszkańców Grudziądza, wydaje mi się, że jest widziana. 150 milionów na modernizację linii tramwajowych. 4 zakupione wozy tramwajowe, tak? Kolejne inwestycje to jest 7 plus 12 autobusów niskoemisyjnych. Modernizacja ulic, budowa przedszkola. Tych projektów jest bardzo dużo i muszę Państwu powiedzieć, że w przeciągu ostatnich lat nie było tak dużo środków kierowanych na Grudziądz jak w poprzednich latach. My nie przyjeżdżamy z kartonami. My nie pokazujemy, jakie pieniądze przywozimy. My po prostu zawiązujemy umowy z samorządowcami, którzy zgłaszają odpowiednie projekty i rozumiem, że są to też takie projekty, które wychodzą z potrzeb mieszkańców. Tego się będę trzymać. Chcę działać na rzecz miasta Grudziądza, bo tak jak powiedziałam, jestem w nim obecna. Jak do Pani dotrzeć? W sensie, jak mieszkańcy chcieliby się z Panią spotkać? Odbieram, jestem aktywna na Facebooku, każdą wiadomość Messengera odbieram, odpisuję, jestem na WhatsAppie, więc tak na dobrą sprawę kontakt też znajdziecie na moim fanpage'u, więc jeżeli ktokolwiek z Państwa będzie chciał się ze mną skontaktować, zapraszam. Grudziądz ma posła i kandydata na posła z listy koalicji, więc czy tę dzisiejszą konferencję mamy traktować jako taką elementy rywalizacji o głosy grudziąckich wyborców koalicji, czy jako, nie wiem, danie alternatywy na przykład? W żadnym wypadku nie jako konkurencja. Ja, tak jak już zaznaczyłam, lubię grać w zespole. Zobaczcie Państwo, że nawet w sejmiku województwa macie 2 radnych. Czy to przeszkadza? Wręcz przeciwnie, to pomaga. Ja jestem też w bardzo ścisłym kontakcie i relacji z panem Michałem Czepkiem czy z panem Robertem Malinowskim i tak samo uważam, że Grudziądz stać jest na 2 posłów.